Hej, witajcie w najnowszym vlogu na moim kanale. Eliasz sobie ogląda bajkę. Ja staram się posprzątać mieszkanie, zrobiłam sobie pielęgnację. Mamy bałagan straszny. Na weekend byliśmy w Iksan u teściowej, dlatego też tak naprawdę weekend miałam zawalony. Na szczęście także w weekend przyszły nasze kurtyny. Teraz one są zasłonięte. Nie kurtyny, zasłony są odsłonięte, żeby trochę wpadło słońca tutaj do mieszkania, bo one są bardzo takie intensywne, mogłabym powiedzieć. Dużo światła przez nie nie przechodzi, ale to też dobrze, ponieważ nie chciałabym być na przykład w nocy widoczna dla wszystkich. Dlatego też dobrze jest zasłonić, a jak będzie też intensywne słońce, to wtedy też będzie to dla nas lepiej, aby tak mocno nie świeciło. Przyszedł też, raczej nie przyszedł, pojechaliśmy po nasz stolik właśnie do salonu, żeby mieć już coś porządnego. Jest on całkiem spory, nie spodziewałabym się tego. Później Wam pokażę, jak wygląda teraz jest bałagan. Będę nadal sprzątać. Jestem już też po pielęgnacji, jak widzicie, więc nic, dalej idę sprzątać. Do usłyszenia później. Elia, nie krzycz! Elia, stój! Ryba! Dużo ryba? Patrz, jaki mogący! One idą za nami. Wróciłam z odprowadzania Eliasza, nadal jest bardzo zimno. Wczoraj padało, więc dlatego pewnie dzisiaj temperatura spadła i czuć taką rzeźkość z rana. Nie wiem, powinnam się cieszyć, bo jednak lato w Korei jest bardzo takie intensywne, bardzo gorąco jest, więc powinnam się cieszyć, że jednak jeszcze ta pora jest taka w miarę do przeżycia, ale już mnie trochę domęczy, powiem szczerze. Chciałabym poczuć tym bardziej klimat wiosenny. Już prawie przez moment było tak, a tydzień zrobiło się brzydko. Przeszłam tą uliczką i zajrzałam do tych domów do środka. Jaki tam jest klimat. Co prawda tam nie powinno się wchodzić i też jest problem z tym, że tam jest sporo grzyba. Tam to po prostu całe domy to są zagrzybiałe. Wyszłam co prawda do jednego, ale sądzę, że podobny klimat. To zależy kto co lubi oczywiście. Nie? Ja na przykład lubię po takich starych domach chodzić, zobaczyć jak one wyglądały. Oczywiście staram się nie ruszać rzeczy. Staram się zostawiać mieszkanie. Tutaj nie będzie, bo prawdopodobnie już niedługo powinni zacząć czyszczenie tej całej okolicy. Ostatnio też przekonałam się do tego, że środek do czyszczenia szyb w samochodzie jest dużo lepszy niż środek taki, który my mamy, domowy, do mycia szyb, i dużo lepiej wygląda i jest mniej smug. Kupiłam ten w Daiso, raczej mój mąż kupił, żeby właśnie wyczyścić swoje szybę w samochodzie, a okazało się, że więcej ja go stosuję właśnie w domu, umyłam wszystkie moje szyby, właśnie te gablotki oraz ostatnio nasz nowy zakup, stół szklany
do salonu, a stół myślę, że będzie pasował później do wystroju, jak będę go tak update'ował za każdym razem. Zróbmy sobie dzień dzisiaj gotowania, zróbmy razem danie koreańskie. Pomyślałam, że pokażę Wam, jak się robi koreański pajon. Pajon zrobimy dzisiaj z krewetek. My mamy takie mniejsze krewetki już wcześniej podgotowane, ale to też mogą być i takie bardzo surowe i te bardzo duże krewetki, bo można je pokroić na mniejsze kawałki. Ja także te będę kroiła na mniejsze kawałki i użyjemy też do tego cebulkę dymkę. My mamy całkiem tutaj sporą, warto właśnie zakupić sobie taką większą garść, bo naprawdę sporo na jednego takiego placka wychodzi. To danie jest naprawdę pyszne i jak się dobrze je zrobi, to jest chrupkie i no, smakuje nieziemsko jeszcze z sosem, to naprawdę zasmakuje Wam. Ja właśnie przed przemyciem sobie tej cebulki pokroję ją na mniejsze kawałki. A jakie kawałki? Najlepiej pokroić ją w wielkości patelni, na której będziemy smażyć. Przekrawamy albo przecinamy i dzięki czemu mamy takie dwie porcje szczypiorku i najlepiej też szczypiorek między sobą pomieszać albo jak będziemy układać, co Wam pokażę przy smażeniu, to wtedy trzeba poprzekładać tak, żeby nie były tylko i wyłącznie te białe części, były pomieszane właśnie z tymi zielonymi częściami. Dzięki czemu będziecie mieli taki mocniej intensywny smak tej białej i delikatniejszy tej części zielonej. Będzie to taka synchronizacja i nie wyjdzie Wam na przykład za gruby placek. Ja nie przepadam za grubymi plackami, bo lubię, kiedy one są właśnie chrupiące. I teraz ja wezmę to, przemyję. Smażyć będziemy później, kiedy mój mąż przyjdzie, Eliasz wróci z żłobka, z przedszkola. Nie mogę się przyzwyczaić. Ona, ta cebulka była na przecenie, więc ma trochę takie liście już zużyte, ale to nie przeszkadza. Najważniejsze, żeby nie była cała taka, wiecie, brzydka. I po drugie, żeby też była chrupka, a nie taka, wiecie, już przetyrana przez życie. I taką właśnie cebulkę dymkę umyjemy. I u mnie taka umyta zielona cebulka, niech sobie będzie tutaj czekała, przykryta. Suszyła się do później. I tak samo tutaj moje kolejne składniki będą się rozmrażały. Oczywiście chodzi tutaj o krewetki i potem je pokroję na troszkę mniejsze części. Niektóre zostawię w całości, niektóre pokroję na mniejsze części, żeby się ładnie usmażyły. Na sam początek przygotowujemy nasze krewetki, kroimy je na mniejsze kawałki. I do tego potrzebujemy pół kubka mąki oraz jedną dużą łyżkę skrobi ziemniaczanej. Mieszamy i następnie dodajemy pół łyżeczki soli oraz 3/4 kubka wody. Ciasto powinno wyjść podobne do ciasta naleśnikowego. Rozmrożone i pokrojone krewetki przyprawiamy odrobiną pieprzu. Zabierzmy się do przygotowywania sosu i do tego odrobina szczypiorku. Szczypiorek cienko kroimy i zalewamy go 2 łyżkami sosu sojowego oraz 1 łyżeczkę octu ryżowego. Odrobina pieprzu do smaku oraz łyżeczka gochugaru. Dostosujcie ostrość do Waszych potrzeb. Zaczynamy smażyć nasze pajon i zanurzamy naszą cebulkę w cieście naleśnikowym. Na rozgrzanych 2 łyżkach oleju smażymy naszą zieloną cebulkę. Nastawiamy ogień na medium i smażymy delikatnie, obracając, aby olej rozprowadził się po całej patelni. Krewetki przed dodaniem na pajon obtaczamy w cieście naleśnikowym.
przyciskamy krewetki do zielonej cebulki i zalewamy rozpełtanym jajkiem. Po około 5 minutach przewracamy pagon, oczywiście sprawdzamy, czy już jest gotowe. Do placka dolewamy odrobinę oleju i smażymy, aż się ładnie zarumieni. I tak oto mamy gotowego koreańskiego placka pagon, smacznego! Mamy już nowy dzień, ale chciałam Wam powiedzieć, jakie słoneczko do naszego mieszkania dochodzi. I nie jest to takie słońce prosto, a jest to słońce odbite przez budynek, który mamy przed naszym mieszkaniem. Tak odbijają te lustra, że właśnie takie mamy, takie refleksy dochodzą do nas. Takie oszukańcze słońce. Nawet można tu zobaczyć, jakby słońce było. Hello? No, przywitałeś się. Dobrze. Mamy dzisiaj dwa zadania do wykonania. Jedno z nich znajduje się tutaj. Jest to moja garderoba. Musimy pojechać do Daiso. Chciałabym kupić opakowania, gdzie będę mogła położyć moje t-shirty, jakieś rzeczy do ćwiczeń, dlatego że brakuje mi szafek. Mam w mojej szafie jedną taką do składania rzeczy oraz mam szafeczkę z szufladami, ale jest tego bardzo malutko i jak się poukłada bieliznę, jak się poukłada swetry, to już na przykład na takie klasyczne t-shirty nie ma po prostu miejsca. Dlatego pomyślałam, że mamy między sufitem a półkami taką szparę, więc po prostu tam bym kupiła takie plastikowe opakowania do poskładania t-shirtów, jakichś bluzek i takich sportowych rzeczy i bym podpisała je po prostu, żebym szybko po prostu znalazła. Na przykład czarne bluzki, to będę wiedziała, że tam są czarne bluzki, sportowe rzeczy. Więc w taki sposób, a druga rzecz, to pojedziemy dzisiaj na Yongdo z mojego teraz miejsca. Na Yongdo jedzie autobus, taki directly, czyli jedzie taki autobus directly, 82. I mogę właśnie od razu stąd sobie pojechać autobusem, tylko trochę to trwa, bo całą godzinę się jedzie. Ale to nic nie szkodzi, ogarniemy to za chwilę. O, przytulasek przyszedł, zbieramy się do przedszkola. Muszę Eliaszu odprowadzić. Ciekawostek, to właśnie znajdujemy się na rzece, gdzie ta rzeka przepływa przez prawie całą naszą dzielnicę. Tutaj po lewej stronie mam IMART, po prawej stronie, po drugiej stronie rzeki znajduje się BFC Mall. Jest to takie centrum finansowe samego Busanu. Jest właśnie sporo ludzi, za każdym razem palaczy na fajeczkach, poubieranych w gajerkach. Takie miejsce bardzo biznesowe, a potok sam w sobie przepływa prawie przez całą dzielnicę naszą, ale kończy się w tamtą stronę, zakryty jest chyba przez ulicę, z tego co kojarzę, niedaleko tam są ją. Dzisiaj jest naprawdę ładna pogoda i mamy taki deptaczek prawie przez całą długość, więc można sobie pospacerować z jednej i z drugiej strony, nawet poćwiczyć. Tam daleko są miejsca do ćwiczeń dla starszych i naprawdę jest tam ich sporo. Znajduje się moja najbliższa paryska bagietka, do której pewnie będę często chodziła, a na wprost już mamy Daiso, więc naprawdę bliziutko. Jakaś chińska restauracja, sporo właśnie restauracji, tutaj też jest jakiś grill, więc naprawdę jeżeli chodzi o to, to nie musimy narzekać. O, ten wysoki budynek to jest właśnie BFC Mall.
No i oficjalnie wybrałam się za wcześnie, więc teraz przechadzam się po okolicy. Jesteśmy przy jednej z główniejszych ulic. Jest spokojnie, bo jest wcześnie rano, jest przed 10:00, Daiso otwiera się o 10:00, więc mam czas na przechadzkę. A tutaj mamy stację linii metra Czerwonej, więc daleko nie mam. Daleko nie mam, tak prawie jesteśmy połączeni na styku właśnie tych dwóch linii. Więc nawet nie trzeba się przesiadać, tylko się kawałek przejść i wystarczy. O, a tutaj widzę Hyundai Department Store. A, no to szok. Hyundai Department Store, nie spodziewałam się tutaj, że spotkam. No, jeszcze mało wiem właśnie na temat tej całej okolicy, więc tym bardziej fajnie się przejść i zobaczyć, co tutaj ciekawego jest. Weźmiemy sobie może jakiegoś kimbaba do spróbowania. Kupiłam sobie samgak kimbab z bulgogi. Chciałabym gdzieś usiąść albo chociaż gdzieś postawić kamerę, ale no nie ma miejsca, więc idziemy teraz w stronę Daiso. Trochę wieje, zimno jest, słowem mówiąc, powiedziawszy tutaj. Tutaj widać też jakaś rewitalizacja idzie, bo wszystkie budynki opuszczone. Z oknami pozawalane. No, więc tutaj chyba też coś się dzieje. Kupić to będą te. Jak na razie kupuję dwa, tak na próbę zobaczyć, czy będą pasować. To są 15, więc w zamrazy, żeby złożyć sobie t-shirty, jakieś takie rzeczy pierdoły do góry. Z jakimś rewelacyjnym kolorem, ale myślę, że taki klasyczny chyba lepiej niż żeby miała szaleć tam z innymi kolorami. Więc chyba taki zostawię. I powiem wam szczerze, że nie sprawdziły mi się te przedziałki i raczej ich nie polecam. Takie bardzo niestabilne i za każdym razem się po prostu no nie nadawały do tego, więc wolę chyba jednak te takie klasyczne przedziałki duże. Że nowe kubeczki. Te już poszły do lamusa i mamy teraz już nowe, takie ładne są. Może sobie zakupię później. I mamy kolekcję fiosenną na porcelanie. Co my tu dalej mamy? A opakowania, tu butelki. Całkiem spory wybór, kwiaty. Wazoniczki, ale wszystko sztuczne, więc ja dziękuję, jak na razie. Kiedyś mieli te doniczki z Glinki, jak dobrze pamiętam, to były bardzo fajne, ale ostatnio chyba są za drogie i dlatego też Daiso ich zrezygnowało, podobne z plastiku. Sezon oczywiście kempingowy się zaczyna powoli, więc patrzcie, ile tego zaczyna tutaj być. Tutaj i jeszcze tutaj też jest wszystko do kempingu. W słupie przy cytrynach. Będąc w Busan, myślę, że chyba najlepsza miejscówka do odwiedzenia, do zobaczenia i po zachodzie słońca, i na zachód słońca, i w ciągu dnia, kiedy świeci słońce. To miejscowa nie zawodzi, to po prostu widok niesamowity i na miasto, i na ogólnie okolice. No naprawdę, jeżeli będziecie tutaj, to musicie tu przyjechać. Nie jest za często pokazywana właśnie z takich miejsc wartych zobaczenia. Mało kto o tym mówi, ale myślę, że jest to taka wioska troszkę niedoceniona, a po prostu widoki i klimat mają nieziemski. Ja właśnie wróciłam z zakupów. Niestety nie mogłam robić zdjęć ani niczego, więc tam nie nagrałam, ale kupiłam prezenty dla zwycięzców w tym tygodniu albo na początku przyszłego, będę już wysyłał. Ach, jak świeci słońce, muszę uważać, żeby mnie nie spiekło za bardzo i żeby moja skóra też nie odbiło się to słońce na niej. Więc lecę, niedługo mój mąż powinien pracę skończyć i będziemy jechać po Eliasza do przedszkola. Na mojej ukochanej Niomału nadal remoncik, więc nadal nie można przejść na dole, ale jak tu jest pięknie. Można się poczuć jak w Grecji. Thank you.
ale patrzcie na ten widok, jakby się tu w nim nie zakochać, no. Szum morza, spokój. O, chyba przed samym sezonem się przygotowali, bo wcześniej nie było tych plakietek, że mamy być cichutko przechodząc się tędy. W tej kawiarni ostatnio byłam z moimi rodzicami. Piliśmy sobie kawkę, zrobiłam im zdjęcie właśnie na tle nie morza. Jednym z takich vlogów też pokazywałam wam jeden z widoków. To właśnie tą windą się do góry wjeżdżało i potem ma się taki widok na przykład na Songdo. Most, który jest właśnie nade mną tutaj, jest to most łączący Yongdo z Songdo. Most nazywa się Namhandekyo i jest to część takiej autostrady, która łączy wiele mostów razem z półwyspami tutaj w Busan, dzięki czemu bardzo szybko można dostać się z jednej części Busanu do drugiej. Co prawda czasami w godzinach, gdzie są korki, często można nieźle postać sobie w korkach, ale z takimi widokami za każdym razem jest to przyjemniejsze. I on właśnie łączy się też z tym mostem, który znajduje się na Gwannali. Więc jedziemy taką pełną wycieczką. Tym mostem także poruszają się te specjalne autobusy wycieczkowe, którymi możecie pojechać i często właśnie latem skorzystać na przykład z otwartego dachu tych autobusów. Te autobusy to naprawdę super opcja, jeżeli nie poświęcacie na Busan zbyt wiele dni, a chcielibyście sporo zobaczyć, to właśnie ten autobus zatrzymuje się w wielu różnych miejscach dookoła Busanu i dużym plusem jest to, że to jest taki bus pass, czyli wysiadacie w jakimś miejscu, wracacie na ten sam przystanek i ponownie jedziecie, nie płacąc już za kolejną przejażdżkę do kolejnego miejsca. Więc naprawdę myślę, że jeżeli byśmy chcieli szybko podróżować pomiędzy właśnie tymi miejscami, bo Busan jest miastem bardzo rozległym, on nie jest skoncentrowany i wiele ciekawych miejsc jest porozsypanych po krańcach Busanu. I takim autobusem on jest taki bardziej pośpieszny, troszkę szybciej jedzie, właśnie nie zatrzymuje się na wielu przystankach, a tylko w tych ważnych punktach. Idźmy się teraz do miejsca, gdzie ostatnio widziałam paluszki. Takie prawie polskie paluszki, mało słone były, ale smakowały prawie jak polskie, więc zobaczmy, czy będą tutaj ponownie. Mam ochotę, więc muszę sprawdzić, czy coś takiego tutaj mają. Niepozorny sklep. I mieli paluszki. Zobaczymy do środka. Wejdziemy i zobaczymy. Ewidentnie chyba już nie mają. No. Tego vloga, ponieważ nagrywałam w zeszłym tygodniu, ale wpadłam na inny pomysł, już pewnie widzieliście moje osiedle, a po prostu ostatni tydzień był troszkę ciężki, ale na szczęście słońce już wyszło, skóra moja wygląda już zdrowiej, lepiej, już nie szczypie, więc humor mi się od razu poprawił, a teraz zmierzamy do Somion, chcemy coś pójść zjeść, zobaczymy. A idziemy do restauracji japońskiej, nowo otwartej i przetestujemy, czy warto tam zjeść. Chyba to nie jest regułą, ale często można cię spotkać to, że okolice szkoły są bardzo kolorowe, na przykład z takimi muralami albo z drogą pomalowaną w taki sposób. Ładnie to wygląda. I przy okazji od razu wiadomo, że jest się na terenie szkoły. Często też ulice
dookoła są pomalowane na czerwono. Jest to strefa bezpieczeństwa, gdzie samochody nie powinny przekraczać 30 km na godzinę. No co? Dobra, co musimy się wpisać na listę, żebyśmy mogli wejść do środka. Jest bardzo popularna, jak widzicie, więc w czasie lunchu trzeba się zapisywać i oddać swoją kolejkę. Dla Eliasza. Zobaczymy, jak to wygląda, bo tutaj są warzywa, za którymi nie przepada. Tutaj mamy okamiaki oraz gyoza razem. Tak śmiesznie to wygląda. Zobaczymy, jak to smakuje. Teraz do domu zjedliśmy, strasznie dużo ludzi jest, ogólnie na Somion, na Jompo, bardzo dużo się dzieje. Restauracja, już wcześniej chciałam do niej pójść, bo podobał mi się wystrój. No ale niestety wystrój nie zawsze znaczy, że restauracja jest dobra, raczej to nie były nasze smaki, to był taki miks kuchni japońskiej, taki fusion z nie wiadomo czym, po prostu chyba jakaś inwencja twórcza samego kucharza, ponieważ okonomiyaki było takie dziwne. Ogólnie okonomiyaki powinien być to taki placek bardziej zwarty, a tutaj to tylko była wsadzona kapusta taka ugotowana chyba lekko na parze i to wszystko, co to było, więc tak sobie to smakowało, bez rewelacji. Pójdziemy sobie się napić kawy do domu, odpocząć troszkę, może jakiś dzisiaj film, bo niedziela, więc można skorzystać. Może już od przyszłego tygodnia zaczniemy jeździć na jakieś wycieczki, ponieważ pogoda już zaczyna nam się poprawiać, więc może wtedy będziemy coraz częściej wyjeżdżać. Już mieszkanie powoli coraz lepiej wygląda, więc czemu by nie? Możemy przywitać wiosnę. Zrobiło się naprawdę ciepło. O tej godzinie już mamy 8 stopni. Nawet się trochę zgrzaliśmy z Eliaszem, kiedy szliśmy do żłobka. Zrobiło się naprawdę cieplutko, z czego jestem bardzo zadowolona. Aż pierwsze, co zrobiłam po przyjściu do domu, to pootwierałam wszędzie okna, żeby się świeże powietrze dostało do mieszkania. Ostatnio był Dzień Kobiet, gdzie chciałam Wam życzyć, kobietki, wszystkiego dobrego. I ostatnio też był Dzień Mężczyzn. I Wam także chciałabym życzyć wszystkiego dobrego. Wiem, że tutaj grono panów jest dużo mniejsze, ale tak czy siak chcę Wam życzyć wszystkiego dobrego. Mam nadzieję, że ten dzień spędziliście jak najlepiej. Zakończenie chciałam Wam odpowiedzieć na pytania, które zadawaliście już wcześniej we vlogu. Tak się zdarzyło, że nie odpowiedziałam do tej pory, ale w końcu chciałabym w
Chyba najczęściej zadawane takie pytanie na temat mieszkania było, jaki mamy metraż. Metraż mamy, słuchajcie, 84 metry, czyli tak jak poprzednio, jest to jedna z dwóch miar. W Korei mieszkania mierzone są w dwóch miarach i jedna miara to jest metry kwadratowe, druga to jest pyong. Pyong to jest właśnie miara koreańska i tutaj daję Wam przelicznik, jak to mniej więcej wygląda. I nasze mieszkanie ma 34 pyong. Żeby to jeszcze bardziej Wam nakreślić, jak to wygląda, bo to jeszcze nie koniec. 84 metry kwadratowe to jest powierzchnia mieszkalna naszego koreańskiego mieszkania, a mamy też drugą miarę i miara druga to jest 114 metrów kwadratowych i słuchajcie, w tą drugą miarę wchodzą werandy i co zabawne korytarz prowadzący do windy i sama winda. Jest to trochę zabawne, no ale tak jest. A w tych 84 metrach kwadratowych mieszczą się pokoje, łazienka, kuchnia. Dziwne jest to liczenie metrażu koreańskiego mieszkania, ale słuchajcie, dla nas to był bardzo duży plus, dlatego że my wzięliśmy mieszkanie dla młodych, czyli mieliśmy określony metraż, jaki powinno mieć nasze mieszkanie. I to było właśnie 84 metry. I właśnie kredytobiorca bierze pod uwagę tylko tą pierwszą liczbę, a nie tą drugą. Czyli im większa druga liczba, to tym większe mieszkanie możemy otrzymać, tak jakby powiedzieć, w gratisie. Oczywiście to wszystko jest opłacone, ale i tak, jakby to powiedzieć, mamy większe możliwości. Kolejne pytanie to właśnie było, na którym piętrze jesteśmy. Wiemy, że przez widok z okna nie wygląda to, ale jesteśmy na piątym piętrze. Jest to spowodowane tym, że na samym dole jest winda, która jedzie około 4 piętra do góry i potem dopiero są nasze 5 pięter liczone. Więc to wszystko sumując, mamy taki widok bardziej panoramiczny na całą okolicę, jesteśmy wyżej od większości, bo także znajdujemy się na wzniesieniu. Też dawaliście nam sugestie co do zmian, jedną z nich nawet mamy także w planie, chodzi o wnękę przy wejściu do domu. Chcielibyśmy także ją zamknąć jakimiś szklanymi drzwiami, a to dlatego, że nie chcielibyśmy, żeby nam uciekało ciepłe powietrze właśnie na zewnątrz, ponieważ te koreańskie drzwi nie zawsze, nie do końca są na tyle szczelne, aby chroniły nas przed zimnem z zewnątrz. Gdzie będzie nasza jadalnia? Jadalnię zrobimy w salonie, po prostu w planie jest podzielenie ładną kanapą, sofą na środku pomieszczenia na dwie części i z lewej strony będziemy mieli bardziej taki zestaw do siedzenia, odpoczynku, a z prawej w planie jest postawienie tam stołu, tam gdzie teraz na przykład mamy nasz kawowy set, mój barek kawowy, to właśnie tam w planie jest zrobienie stołu razem, może w przyszłości też z lampami od góry puszczonymi. Zobaczymy jak z finansami to wszystko pójdzie i chciałam tymi pytaniami właśnie zakończyć ten film Weekly Vlog. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Dziękuję Wam bardzo za towarzystwo i będziemy się widzieć w kolejnym filmie. Dziękuję Wam bardzo i do usłyszenia kolejnym razem. Bye!